Hej, luza w tej strony wasz Dolerian. Witajcie w kolejnym odcinku Horizon Zero Dawn na PC-ta, gdzie ku polowaniu Aloy, która już trochę musiała polować od czasu, kiedy ja tu zaglądałem, choć bardziej to ja się martwię o Rosta, bo Rosta już musiał chyba nieźle korzenie zapuścić przy ognisku. Tak czy siak, koniec już powietrznej Aloy, wychodzimy pięknego trybu fotograficznego i zaczynamy znowu powrót wielki. Trochę musiałem sobie tutaj pobiegać, no bo trochę czasu minęło, odkąd zaglądałem do tej gry, więc no, co nieco się pozapominało, chociaż powiem szczerze, jestem jednak w szoku, że jednak trochę jednak coś zapamiętałem z tych funkcji, więc przypominajka była dość szybka, jak się strzela, poluje i się okazało, że nawet jeszcze jakiego takiego cela mam. No i przez to, że sobie biegałem dookoła naszej okolicy, gdzieś tam ktoś gdzieś tam w dalej, trochę tam w dal, się zaczął tam drzeć, kogoś wołać, nie mam pojęcia. Wiem, że to sprawdzimy potem, bo chyba jedyna osoba na razie, która powinna nas interesować, to jest ta, która najbardziej na nas czekała, która aż zapuściła korzenie i się nie doczekała, aż dojdziemy do tego ogniska. Bo sobie zrobiliśmy pauzę po prostu. No cóż tu można powiedzieć, gdzie ten Ross jest? Czekaj, no wiem, że mi to tam pokazuje. Spotkaj się z Ross, czy ja aż tak daleko zabiegłem? Nie, czekaj, on zawsze przy bramie jakiś tam był, nie? Tam siedzi. No tak, tylko że ja, przecież ja idę jakimiś ścieżkami niewytoczonymi, więc no, GPS trochę mi tu świruje. Czyli rozumiem iść według ścieżki, a ja idę własną ścieżką, własną typową, nieprostą. Dobra, Ross, przestań się zgrywać. Musimy pomówić. No widać już, Rostowi się już chyba to znudziło, bo już kazał mi się przez tę grę. Dobra, Ross, dobra, sam tego chciałeś, proszę bardzo, porozmawiajmy. Masz ogniste strzały? Jo. Mam. Te dziwne wybuchy i krzyki za obręczą, to te kłopoty, o których mówiłeś? Niedługo wszystkiego się dowiesz, tymczasem czekamy na zmrok. Czekamy na zmrok? Czekamy na zmrok, no tak, nikt nie może widzieć, że będziemy walczyć z czymś pewnie, bo jak dziwne hałasy spoza naszego obszaru się pojawiają, to znaczy, że to pewnie maszyny, no bo co innego, ludzie raczej dziwne hałasy nie wydobywają, chyba że się bawią jakimiś dziwnymi prahistorycznymi broniami, ciężko stwierdzić. Dobra, popytajmy Rosta, skoro mamy wybór pytań, no to dajmy. Nie odtrącę cię, no tak, bo Ross chce nas zostawić, znowu chce nas porzucić, znaczy znowu? Ma za dużo powiedziane. Słuchaj, Rost, przemyślałam wszystko i nie mam zamiaru odsunąć się od ciebie po próbie. Po prostu nie zrobię tego. Nie będę udawać, że mnie nie wychowałeś. Aloy, prawo zakazuje kontaktu. Owszem, i mam to gdzieś. Wiem, ile znaczy dla ciebie obowiązek, Rost, ale do tej pory prawo plemienia ciągle mi coś zabierało. To się więcej nie powtórzy. Słuchaj, muszę przestrzegać prawa. To przestrzegaj. Wiedziałam, że to powiesz, więc zrobimy tak. Będziemy się spotykać. Nikt mnie nie zobaczy, poradzimy sobie. Wiem, że nie będziesz rozmawiał, bo tak nie można, ale ja będę mówiła. To ja złamię prawo, nie ty. Ty tylko słuchaj. Tak sobie z tym poradzimy. Ty długo nad tym myślałaś. No pewnie. Więc możesz się nie martwić. Załatwione. Tak. Racja. No tak, przecież oni są wyrzutkami, a Aloy wygra cały ten turniej bitwę, to w końcu zostanie jakby uznana za jedną z nich, no i tylko Ross będzie wyrzutkiem i niby nie będą mogli ze sobą rozmawiać, no ale Aloy to jakoś tam przemyślała, nie? No. Dobra, co tam dalej? Nie rozumiem. Te wybuchy są poza obręczą. Co możemy zdziałać stąd? Dowiesz się tego w swoim czasie, Aloy. Na razie czekamy. Dowiesz się w swoim czasie! Nie zadawaj więcej pytań. A czemu nie? Mam do wyboru, to sobie biorę. Zaniosłam dziwnej gracie króliki, za co podziękowała Wszechmatce. Bo Wszechmatka cię natchnęła, żeby przynieść te króliki. Zawsze to mówisz, ale przecież to ja je upolowałam. A ty zawsze mówisz to i sprawiasz, że jesteś sama. Tak, w końcu pomogliśmy tutaj tamten tej Grecie, tam... Kiedy to było? No w moim przypadku dla ciebie to pewnie łatwo, bo jak oglądasz od odcinka, a masz teraz kolejne te, no to dla ciebie to myk. Dla mnie to trochę kawał czasu było. Kiedy to tam było, tą Gretą? Tato już pewnie dawno zaschła od ostatniego momentu, kiedy dostała króliki. Spotkałam Karsta i dostałam ten potykacz, o którym mówiłam. Wolę nawet nie myśleć, ile ten niegodziwy kupiec wziął za tę broń. Nie był tani, ale jest tego wart.
Może. Niedługo się sama przekonasz. Mhm. Przekonamy się, do czego to jest zdolne. Jeszcze chwila, zanim się ściemni. Chyba odpocznę. Racja. W nocy nie będzie czasu na sen. Kiedy to w ogóle jest czas na sen? To jest pytanie dopiero najlepsze i słuszne. Co nie? Dobra, co, mamy iść spać? Mamy się co, respić? Nie no, respić. Szybki zapis, ręczny zapis, daj mi zapis po prostu zwykły i idziemy ku nieznanemu. A wpuszczam nas w ogóle? Marny gwizd, ale... Przyjęca nie usłyszało. A jednak... Otwierają bramy dla wyrzutka? Przed zhańbieniem darzony byłem szacunkiem. Też mi prawo plemienne. Zawsze milczałem, a teraz oboje musimy milczeć, bo to już nie jest obręcz. To prawdziwa dzicz, Aloy. Z zagrożeniami, jakich jeszcze nigdy nie widziałaś. Ale ojenu. Co to była za bestia? Plemię zwieje piło zębami. To coś nowego i wściekłe. Idziesz, bo cię nie słyszę. Kiedy pojawiły się 10 lat temu, zdążył już zabić wielu wojowników. Ta. Ale tam tylko tam świeżynki, dziesięciolatki, jakieś niedoróbki. Widać, że to, co ich zabiło, jeszcze nie oskalpowało. Więcej dla nas. Czemu by nie? W końcu, jak już jesteśmy w dziczy, pozbierajmy, co się da, nie? No dobra, do momentu, aż nie będziemy mieli pełnej sakwy. No ale zanim to się tam stanie, z tego, co wiem, to możemy sobie po prostu... Batyki, co sobie możemy brać? Ho, 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 tego to mamy nielimitowaną możliwość brania. To niedaleko. Podążaj ścieżką. Co się tu stało? Jak co, impreza? Maszyna się stała. Jaka maszyna robi coś takiego? Taka, na którą właśnie polujesz. Mhm. Jasne. Czyli rozwaliła okolice. I taki mały człowiek ma to rozwalić, nie no? Dobrze przemyślane. Jak nikt inny nie dał rady, to kto jak nie my, co nie? Dokładnie. Zbiorę części. Dokładnie. O to chodzi. Gdzieś tam, dalej, kurde. O, jeden z naszych. Se śpi. Chłopie, tu wojna, tu walczyć trzeba, nie spać. Tak tu się gra. Ja tam widzę jakieś światełko maszyny. Ja dam radę zeskanować? Nie, ale jak czuję, to czuję. Zara już nie będzie taka czujna. Teraz sobie tutaj upolujemy. Może sobie jakiś skanik zrobić. Jest tu jeszcze jakiś? Nie, tam zwierzęta to dobra. Bierzemy z tego treningu naciąg. Pyk ci w oko. No cicho? Ja nie wiem, czy one cicho umierają. Czemu tylko my tu dzisiaj jesteśmy? Dlaczego wojownicy nie mogą upolować tej... No bo nikt nas nie lubi. Próbowali. Te skorupy po drodze to ich sprawka. O. A jutro znowu ruszą na polowanie. No raczej nie. Nie będą musieli. No właśnie. To będzie mój łup. Albo cię zabiję, jeśli nie będziesz ostrożna. Nie. Ty już się tak nie wymądrzej. Rozwalę go jednym chwytem, zobaczysz. Pokieto, pięto i nie ma klientu. I tak, na górę? Nie, na dół, no kurde GPS, nie myl mnie. Ja tu nowa świeżynka, kurde, w okolicach, a ty mi kurde jeszcze jakiś tu... Ważne, nie będę się skupiać, GPS to GPS. On lubi zawsze trollować. Bierz te drzewo, badyki, pasze, zioła, wszystko co się przyda. O! Okej. Okay. Będzie chyba się działo. Cała chata zniszczona. Przez piło zęby? Ile ich było? Czy ktoś zginął w walce? To nie pora na takie rozważania, Aloy. A kiedy? Masz sobie poradzić z tym czymś. Kotecek chyba chce się bawić. No nawet zgadłem. Taki prawie kotecek. Jak się cieszy. Zaraz go uśpimy, będzie. Jest wielki. Jak go pokonać? Rzuć kamieniem. Zdecydujesz już ty. To są twoje łowy, Aloy. Tylko twoje.
Cokolwiek się stanie, nie będę się wtrącał. Rozumiem. Jasne. Tchórzu. Polujesz sama. Powinnam jak się zawsze. Mam zaraz ukryć. Weźmiemy go z młota, rzucimy, nie będzie. Zostawić pułapki. Zostawić pułapki. Dobra, zróbmy tak jak Rach chce, żeby nie było, nie? W końcu dalej trenujemy. To co ja sobie przypomniałem, to niewielko. Podatność na ogień. Dobrze, po to nam były ogniste strzały. Z tego co wiem, to jeszcze mamy właśnie tego. O, czemu mam tylko tyle? Dorób więcej. Żeby go sparaliżować. Coś tam sobie nas zauważył. Nie, no, niekoniecznie, mój kolego. My to tak, wiem, zabawa z grą to tak jeszcze nie tego. Może sobie ścieżkę podświetlę, bardzo chętnie. Okej, on gdzieś tam tyłem idzie. Czy my możemy w sumie tu od góry jakoś zacząć? Czy te krzaki na tyle mnie ukryją? Tam krzaki krzakami, nie? Ja bym bardziej powiedział, czy ja tym poza czymś zasięgiem. Tu... Nie, no poza zasięgiem. Pff. Czyli tak czy siak, trzeba sobie tu zejść, no dobra. Od czego jest ta trawa, nie? Dobra. Pyk. Pyk. Jedna pułapka. Druga pułapka. W razie czego dam jeszcze jedną tu, jakbym uciekł na górę. Bo te tutaj to ta chyba niekoniecznie, co nie? Ale dobra. Samotrzymanie broni. Dobra, dorób jak jeszcze mogę, a se mogę. Zwykłe strzały, ale dobra, muszę się przyłączyć na ogniste i podpalimy drania. O ile jeszcze sobie tu gdzieś dojdzie. Gdzie on w ogóle jest? On sobie gdzieś tam na pewno krąży. Tylko gdzie? A tu jest, dobra. Za kamieniem się chował, zaraz dojdzie do nas. Ha. No to ci chłopie, zaraz. O, zaraz dostaniesz obwody, to zobaczysz jak ci wszystkie te się przypalą. Aż ja doznałem laga. Pełne skupienie. Ja już sobie może naciągnę. Bo chyba mogę trzymać. Idzie, idzie, no trochę to potrwa. Ale i tak dalej jesteśmy niewidoczni. Pomimo tego, że odstajemy, no ale maszyna tu ślepa. No bez jaj, nie mów, że ty tą linę zauważyłeś. No nie bądź taki, chodź tu. To cię nie kopnie, gdzie? O, właśnie. I co? Słabe punkty. Zielone słabe punkty. Gdzie ja w ogóle trafiam? Tak, coś tam trafia, coś tam wysadziłem. A! I co? I takie świństwo. Wow. No to nieźle poszło. Żeby zobaczyć, co tam jest. Czekaj, ja mu coś tam jeszcze trafię? Nie oznaczyłem sobie dokładnie tych punktów, co powinienem. Ale dobra, czas na ucieczkę. Up. Auć. Ale mnie zmroziłeś, chłopie. Czy ja ci jeszcze mogę przywalić, czy jednak raczej ucieczka twarda? Pierom to wie, ucieka, bo przecież. Ała, dobra. Hop, tu, przewrotka, 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 la, nie znajdziesz mnie, nene. Haha. Dobra. Teraz sobie może jeszcze gdzieś tutaj jeszcze raz ustawię tego pręciaka. Jakby tu sobie pogoni, tylko może jakoś zuba uderzę. Tu dla pewności jeszcze tu sobie walnę. I jeszcze jeden, tak. Bo sobie mogę. I przełącznik dorób ognia. I działamy. Pamiętajcie, pełne skupienie, nie ma co. Nie pękamy. On se tu stoi jakby nigdy nic. Czy on został zniszczony? Ty. Ty Dolerian, ty weź się obudź, hopie. Weź ty czytaj co się dzieje. To ja tu kurde się broję i myślę, że go za to... A już go dawno zabiłem. Nie no. Można i tak, czemu by nie? Po co tu jesteśmy? Nie, żeby dawać odpowiedzi. Aloy. Przeżycie wymaga perfekcji. To był test, by szlifować umiejętności w walce z maszynami. Nie. Za mną. Ja już nic nie rozumiem. Ty i te twoje zagadki rost. To tereny łowieckie Nora. Ktoś musi je chronić. Gdybyś go nie upolowała, do jutra mógłby zabić lub zranić wiele osób. To jest bardzo ważna lekcja, Aloy. Ćwiczyłaś całymi latami do próby, lecz tylko dla siebie. A wojownicy muszą walczyć także dla plemienia. Plemienia? Mówiłeś, że go nie potrzebuje. Ale plemię może potrzebować ciebie. Siła samotnika polega na tym, że sam może decydować o sobie. To poświęcenie się czemuś więcej. Te lekcje musisz opanować.
Pamiętaj ją, jak już przejdziesz próbę. To wszystko. Za mną. Czyli najprościej można powiedzieć, ledwo nawet nie zostaliśmy jeszcze przyjęci, a Ross już nam załatwił robotę. W sumie jak on się do nich nie odzywa? Słońce. To będzie twój ostatni dzień w roli wyrzutka. Musisz przygotować swój umysł na czekające cię wyzwania. Gdy w końcu wyruszysz do serca matki, będę na ciebie czekał przy szlaku. No, na pewno? Nie jestem tego pewien, ale dobra. Rozumiem lekcję. Rozumiem dobra. Ostatnią lekcję, Rost. Czyżby? Ale jeśli mam o coś walczyć, to musi to być coś, w co wierzę. Obyś to znalazła, Aloy. Liczę na to. Idziemy z nim. W sumie to jest chyba jako pytanie, bo widzę, że bardziej punkt misyjny jest tu. A, dobra. Wrócę do chaty z tobą. Na razie tam nie zmierzam. Mam inne plany. O, na przykład? Spotkamy się, gdy nadejdzie pora. Dobra. Do zobaczenia w sercu matki. Tak jest. Może od razu mi po prostu powiesz, że chcesz się mnie pozbyć, a nie jakiś tam tajemnicy, o, dowiesz się w swoim czasie, o, spotkamy się później, o, ja tam nie idę. Idę swoją ścieżką. Karze. Jak taki z ciebie zamknięty człowiek, to po cholerę ze mną gadać, jak nie chcesz gadać, nie wiem. Dobra. To jest Ross, go trzeba zrozumieć, bo to się tak nie da, to jest po prostu ciężki człowiek, dużo przeżył, no i nie wiem, czy mu jest w ogóle wyrzutkiem, może ma jakąś traumę czy coś, nie wiem. Może jest trochę aspołeczny. Takim cudem nazwy, o, nie. Więcej pytań niż odpowiedzi, lepiej nawet nie zadawać, nie myśleć, bo można zwariować. Dobra, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Teraz po części chyba mamy jeszcze pomówić z Rostem, ale to już będzie przy sercu matki, czyli będzie kontynuacja. Ja chciałem tu pobiegać, bo wiem, że gdzieś przy tej mapie, jak już mówiłem, gdzieś w tym rejonie, gdzieś tu biegałem i ktoś gdzieś się dar. Ja nie wiem kto. I chciałbym się chętnie dowiedzieć, czy to będzie dłuższa jakaś może misja, albo tylko jakiś, nie wiem, znajdźka? Chociaż... Krzyczący ludzie, jako znajdźka? Ciężko stwierdzić, dobra. Nie będę sobie zaznaczać, bo to będzie absurdalne. Po prostu, skoro stanie tak, to mam iść na wprost. Dobra, może się nie zgubię, zobaczymy. No, nie ten guzik, dobra. Czyli mamy iść tam, na wprost, tak jakby. Przy okazji gdzieś dookoła, to sobie mogę, ale nie te przyciski. Jeszcze combination mi się tutaj pomieszały, nie to, co miało i stało się prawie nic, ale tak czy siak. A jak mówiłem, sobie populujemy. W sumie nie muszę, mogę przejść obok, chociaż one swego rodzaju są trochę bardziej agresywne, znaczy bardziej. Jak każda maszyna tutaj jest w jakimś stopniu agresywna, tylko że tak one są spokojne. Jak koło nich przebiegnę, to któryś będzie chciał mnie pewnie kurde dziabnąć. O, ja nie mogę na to pozwolić, u nie. Więc póki oni sobie tak spokojnie tu niby jedzą. O, pa, ten już prawie nie ma, bo szczyliłem jego słaby punkt. I poszedł spać na trzy strzały. A tamten co, nie wie co się stało, ale co? Uciekło, o. Uwaga, czuja idzie. O, poziom szósty osiągnięto. No i co się lampisz? Nawet nie zdążyła mi zdjęcia zrobić. Ale kolejna cwaniara idzie. O, pyk ci. Nie wiem jak ja to trafiam, ale jakoś trafiam. To jest najważniejsze. I zaczęło lać. Że one zwarcia nie doznają. To jest bardzo ciekawe, nie? Nie. Co, jeszcze jakiś się tu do mnie klei? Nie, no tamte mają znaki zapytania, bo usłyszałem jakiś łomot, więc cóż się tutaj dzieje? No, a tu się nic nie dzieje i to jest ten problem. Ta co tu tak biega, to co, jakaś czyka, jakaś taka cwaniarka? Niech podejdzie, ja ją wyjaśnię, bardzo chętnie. No i się uspokoiły. Dobra, biegniemy po swoje. Mam nadzieję, że... A nie, to te bizony, bawoły, czy co to są te mecha konie. O ja. No, kolejne zioł. Myk, nasze. No przez ten deszcz prawie nic nie widać, no. Się musiała akurat teraz rozlać, tam jest jakiś też robot. Tu co, gdzie, coś to tam. Dobra, idziemy dalej, ja się tu nie będę zastanawiać, co się tu może dziać. Po prostu... O, to ta typiara się tu drze gdzieś. Tylko gdzie? Już jakby kij z maszynami, teraz pełne skupienie. Czekaj, o, jakiś znaczek mi się.
A u góry jesteś. Ja za daleko byłem, ja wtedy aż tak nie podchodziłem blisko. Jak do niej mam się dostać? Jakoś tu? Ta. Gdzie jesteś, bracie? Przestań się drzeć, bo maszyny jeszcze przyjdą. Już idę, choć nie jestem twoim bratem, no ale no. To już można powiedzieć, nie można mieć w życiu wszystkiego, nie? Co ty, gdzie tu jeszcze? Dziś na obkoła, dobra, tu jest. Pyk, może deszcz, może mgła, ale ja i tak wiem, gdzie skakać. Jo. Brom, czy mnie słyszysz? Dobra, nie drzyj się. Pogadajmy. Kogo tak nawoływałaś? Pomóc ci? Nie mam nic do wyrzutków. Naprawdę. Ale nie powinnam z tobą rozmawiać. Nie teraz. Nikt inny ci tu nie pomoże. Masz rację. Przepraszam, nie chciałam być nieuprzejma. Mój brat został wygnany, ale już odbył wyrok. Powinien wrócić, ale jeszcze go nie ma. A jego obóz jest cały we krwi. Wow. Cały we krwi, powiadasz. Mówisz, że obóz był cały we krwi? Wojownicy poszli go szukać i tylko tyle znaleźli. Nie mam pojęcia, co się mogło stać. Czy sądzisz, że nie żyje? A może jest ranny? Czy Bron cierpi? Potrzebuje pomocy, nie mogę znieść tej bezsilności. Stał się magicznym czarodziejem. Zrobił jakiś swój tam rytualny ołtarz czy coś, parę zaklęć, jakieś tam ofiary. No i poleciał czwartą gęstą i wymiarową. Powiedz, co tutaj robisz sama? Codziennie robiłam na ścianie nacięcie, stąd wiem, że wyrok Broma się skończył. Ale robię nowe. A jego ciągle nie ma. Błagałam matrony, by posłały za nim wojowników, ale znaleźli tylko obozowisko całe we krwi. Powiedzieli, że nie żyje. Ale musiałam się upewnić. Właśnie dlatego przyszłam. No jak skoro go nie znaleźli, to znaczy, że nie żyje. Nie, że sobie poszedł na spacer. Nie. Dlaczego został wygnany? Brom był zawsze trochę inny. Dotknięty. Jeden z myśliwych nie miał litości i przez cały czas mu dokuczał. Nie było mnie może godzinę. Myśliwy znów mu dokuczał, ale tym razem Brom chwycił za kamień i z całej siły uderzył go w czaszkę. Duchy kazały mu to zrobić, powiedział. Duchy zapomnianych. Skazali go na 10 lat. Nie powinnam była go zostawić. Etam. Co to znaczy zapomnianych? Wszechmatka przeklina heretyków, którzy nie żałują. Wyrzuca ich z wieczystej pamięci. Te niespokojne duchy to właśnie zapomniani. Brom twierdził, że do niego mówią, każą mu robić różne rzeczy. Ciążyło mu to przez cały czas, a ja nie potrafiłam mu w żaden sposób pomóc. Niezła odklejka, ale przynajmniej ma co robić. Spróbuję znaleźć twojego brata. Tak? Pójdę z tobą. Spokojnie, nie będę ci przeszkadzać, obiecuję. Sama będę szybsza. Skoro tak mówisz, tylko błagam. Znajdź go. Albo jego ciało. Bo to też może być fakt. A, i to jest jako misja poboczna. Wow! Dobra, czyli co, idziemy go szukać, chociaż mamy 23 minutki. Ja nie chcę przedłużać, może chociaż z tego względu, że długo tu się nic nie działo, więc powiedzmy, że w następnym odcinku sobie pójdziemy go gdzieś popolować, sobie zjedziemy. A tam, w mokrym też jest okej. Okay. Większa stabilizacja podczas zjazdu. Nieważne. Dobra, dzięki, że byliście i do następnego odcinka. Cześć!